Artur Mazur, klatka po klatce, jesteśmy na briefingu KSW przed czymś, czego jeszcze nie było. 24 lutego, gala XTB KSW Epic. No wielka sprawa, ze mną człowiek, który tutaj swoje promotorskie palce, swoją rękę dołożył do tego. Mateusz Borek, główna walka tego wieczoru to jest Tomasz Adamek versus Mamet Khalidow. Porzuciłem nadzieję w pewnym momencie, ale chyba nie Mateusz Borek. Słucham kulisów tej całej operacji. Znaczy, ja tylko pomagałem troszkę Tomkowi, Martinowi, Federacji KSW, żeby złożyć tę walkę, bo w zasadzie na pewnym etapie powstawania tego projektu nie było, powiedziałbym, możliwości innej niż albo to się odbędzie w Federacji KSW, albo ta walka się po prostu nie odbędzie. Bo żeby tutaj porządkować fakty i przypomnieć chronologię. Mamet Khalidow domaga się walki w boksie. Mamet Khalidow, z tego co ja się orientuję, nie ma wtedy podpisanej aktualnej umowy z Federacją KSW, będąc legendą tej federacji i przyjacielem Federacji KSW, bo od tego trzeba zacząć. Gdzieś ten, powiedziałbym, taki wątek ludzki. Mamet, Maciek Kawulski, Martin. To jest najistotniejsze w ich relacji. My podpisujemy z Tomkiem kontrakt z Federacją Fame na dwie walki. Ja wtedy zwątpiłem, że to może się odbyć w KSW. Myślę, że nie tylko ja. Tylko pamiętajmy, że my też podpisujemy ten kontrakt jakby z takim przeobiecaniem, że będzie szansa zawalczyć się z legendami polskiego sportu w Federacji Fame. To znaczy oczywiście gdzieś zdajemy sobie sprawę, że być może dzisiaj wprowadzając Tomka w ten świat młodzieży, youtuberów, influencerów, za chwilę powiemy im, kto to jest Tomek Adamek i nie wykluczam, że dojdzie do walki z jakimś influencerem dla Federacji Fame. Natomiast nasza taka pierwsza koncepcja polegała po prostu na tym, że dostaliśmy przeobiecanie, że będzie szansa zmierzyć się z legendą sportu, czy z Mamedem, czy z innym zawodnikiem. Kiedy Mamet ogłasza, że zostaje w Federacji KSW i podpisuje tę umowę, następuje intensyfikacja rozmów z Martinem Lewandowskim. No to jest bardziej intensyfikacja rozmów polegająca na domówieniu ewentualnych hipotetycznie szczegółów walki, terminu, wagi, detali, które tak naprawdę za chwilę mogą nie mieć żadnego znaczenia, żadnego, jeśli nie dostaniesz zgody od Fejmu na stoczenie tej walki, bo masz ważny kontrakt. I ten kontrakt jakby jasno określa zasady współpracy, to znaczy nie ma możliwości stoczenia walki w żadnej innej organizacji. Ale teraz chcę bardzo podziękować Rafałowi Pasternakowi i wszystkim pozostałym właścicielom Federacji Fame. W momencie, kiedy ja wykonuję telefon do Rafała i mówię, że jest taka koncepcja, że Tomek ma szansę zawalczenia z Mamedem w Federacji KSW, to w zasadzie ta cisza po drugiej stronie słuchawki, ona nie trwa długo. Rafał odpowiada, ja przede wszystkim jestem kibicem polskiego sportu i polskich wielkich mistrzów. I ja dzisiaj nie mogę zrobić tego, żeby tę walkę skasować, żeby do tej walki nie doszło przez to, że gdzieś zagrają jakby moje osobiste pobudki i ambicje. Więc się spotykamy w ciągu kilku dni. On z pełnym zrozumieniem i bez żadnego problemu formułuje pismo, które pozwala Tomkowi na stoczenie jednej walki poza organizacją Fame, nie przystąpiwszy jeszcze do walki dla Federacji Fame. No to jest w ogóle ewenement po podpisaniu kontraktu na skalę światową. Także ci, którzy chcą zobaczyć walkę Mameda z Tomkiem w boksie, no to myślę, że podobnie jak ja powinni tutaj powiedzieć duże dziękuję dla właścicieli Federacji Fame, którzy nie blokowali, którzy nie kręcili nosem, którzy nie powiedzieli nie, bo nie, niech oni nie zrobią gali, niech oni nie zrobią tej walki, dlatego że Tomek ma podpisany kontrakt z Federacją Fame. I w momencie, kiedy rzeczywiście te słowa przekuły się w czyn i dostaliśmy to pismo podpisane przez Federację Fame, zezwalające na negocjacje i na zrobienie walki z Federacją KSW, no to potem już jakby była tylko kwestia terminu, omówienie całej machinerii promocyjnej i podpisaliśmy papiery na walkę z Federacją KSW. Nie wierzę, że to wszystko wyglądało tak lekko, łatwo, przyjemnie. Nie uwierzę w to, że Fame nie chciał, że tak powiem, być tą pierwszą organizacją, która zrobi tę walkę. Nie uwierzę w to, że nie było oferty dla Mameda. Wszystko to rozumiem, że się dogadaliście, ale domyślam się, że mimo wszystko... No... Ja nie reprezentowałem Mameda. Mamed miał swoich przedstawicieli.
Z tego, co się orientuję, w tej chwili to jego współpraca z Martinem jest jeszcze bliższa, nie tylko jako współpraca zawodnika z jednym z szefów Federacji KSW, bo też wiemy, że od lat z Maćkiem łączą go przyjacielskie relacje, ale myślę, że też po prostu współpracują w tej chwili na linii zawodnik-menadżer. I jest ta zmiana między innymi. Tak, i nastąpiła intensyfikacja kontaktów między Martinem a Mamedem Khalidowem. Prawdopodobnie Mamed miał propozycję od Fejmu, natomiast ja tego nie mogę potwierdzić, bo ja nie uczestniczyłem w tych rozmowach. Wydaje mi się, że nie uczestniczył w nich wtedy też Martin, tylko kto inny reprezentował Mameda Khalidowa. Natomiast no, ja zastałem taką sytuację i miałem pełną świadomość, że jeśli ma dojść do walki Khalidow-Adamek, to się musi wydarzyć w pierwszym kwartale 2024 roku w Federacji KSW. Także dostaliśmy tylko pytanie, czy to nie jest tak, że my stoczymy tę walkę i po prostu podrzemy ten kontrakt. I to była później dyskusja z Tomkiem, więc ja nie mogę wykluczyć, że Tomek po walce z Mamedem, jeśli będzie wyglądał normalnie, będzie zdrowy, będzie wyglądał przyzwoicie, to będzie szybki. No będzie szybki. To, że nie stoczy walki z kimś w ogóle z innego świata niż świat sportu, na przykład w maju, czerwcu czy też we wrześniu. No bo jednak podał rękę, coś obiecał, jakiś dokument podpisał. Także dzisiaj sportowa walka w boksie z Mamedem Khalidowem, no a potem być może jakaś taka zabawa w klatce Federacji Fame. No musimy poczekać, bo też tak jak Tomek zawsze powtarza, człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje, więc nie ma co za daleko wybiegać w przyszłość. A ja, proszę Państwa, powiem to wprost. Obok mnie stoi człowiek, który wszystko to rozegrał, tę pokerową partię po mistrzowsku i jak to powiedział Tomek Adamek, Dorotka będzie zadowolona. No myślę, że będzie Dorotka zadowolona. Powinna być zadowolona, bo przede wszystkim będzie miała męża uśmiechniętego. Męża, który nie myśli o głupotach, tylko codziennie wstaje, idzie na pierwszy trening, potem idzie na drugi trening. To generalnie chyba jest problem wielkich mistrzów. Takich jak Tomek, kiedyś jak Andrzej Gołota, jak Mamed Khalidow. Wydaje mi się, że z tej grupy mistrzów to chyba Darek Michalczewski potrafił tak bezboleśnie przejść do innego świata, biznesu, że nie ciągnęło go do sportu znowu, że umiał znaleźć drive życiowy i adrenalinę w tej działalności biznesowej. Natomiast, no zobaczmy, Mameda dzisiaj, czy jego interesuje starcie znowu o pas kategorii średniej kompletnie, on szuka wielkich wyzwań, on szuka gdzieś błysku, przekraczania barier, zrobienia jakiejś rzeczy historycznej. Tomek jest kilka lat starszy, 5 lat go nie było w ringu. No to jest dla mnie też dzisiaj znak zapytania, jak to będzie wyglądało. To, że on zrobi dosyć szybką walkę z cieniem przez 30 sekund do kamery, to kompletnie jakby nie ma przełożenia na walkę. A to, co się dzieje w ostatnim czasie w świecie sportu, czyli obraz walki, nie wiem, Nganu Fury, czy obraz nawet walki na Fejmie Norman Park, Maciej Sulęcki, moim zdaniem w jakiś sposób daje nam do myślenia i być może dzisiaj następuje troszkę inna prognoza rywalizacji Khalidowa z Adamkiem w boksie, nawet jeśli mówimy o walce, która odbędzie się w klatce, bo to też nie jest dla niego naturalne środowisko. Ale mimo wszystko jednak dla pięściarzy, przepraszam, dla zawodników MMA to pięściarstwo to jest droga przez mękę, taka jest prawda. Średniej klasy pięściarz Jake Paul wygrywał z wybitnymi zawodnikami MMA i nie wiem, czy Mamed się troszeczkę, sam to stwierdził, nie porywa z motyką na słońce. Ty tak uważasz, czy nie? No bo z kolei moim zdaniem Tyson Fury no po prostu nie podszedł poważnie do walki z Francisem Ngannou. W normalnych realiach, jeśli mówimy o jednym z trzech najlepszych zawodników na świecie dziś, czynnych, to on nawet trenując na pół gwizdka powinien zdeklasować faceta z MMA. A walka była totalnie równa. Jeśli mówimy o walce Maćka z Normanem, gdzie 3 rundy na 5 są w boksie, niezależnie, czy sędziowie mieli rację z tym punktowaniem, czy nie, bo walka była bardzo równa. No też mi się wydawało, że on w pierwszej rundzie zrobi tyle krzywdy Normanowi w boksie, że już zabraknie jakby siły do tego, żeby wykonać plan w drugiej rundzie w formule K1. I tutaj tak, doświadczenie, charakter, twarda głowa, umiejętności czysto pięściarskie, to będzie wszystko po stronie Tomka. Natomiast to pytanie jest takie, czy jest rdza, czy jej nie ma. Jego nogi, wbrew pozorom, one nigdy nie były tak dobre, jak myśleli dziennikarze w Polsce. To był zawodnik, wydaje mi się, który miał bardzo szybkie ręce,
miał bardzo inteligentny sposób czytania walki, potrafił sam reagować, zmieniać plan w ringu podczas walki. Charakter, jak on to mówi, bols, wytrwałość, niezłomność, betonowy łeb, to wszystko gdzieś dało mu te wielkie sukcesy w sporcie. Mamet wydaje mi się zawodnikiem bardziej mobilnym, mimo wszystko od Tomka. Klatka będzie jego naturalnym środowiskiem. Jest cały czas zawodnikiem jednak w rytmie startowym. Te kilka lat też powinno robić różnicę. Poza tym w aspekcie psychologii. Mamet może dokonać czegoś wielkiego, a on ma z tyłu głowy, że musi. Bo jak przegra, to przede wszystkim dla niego to będzie osobista porażka i takie sportowe upokorzenie. Nie ludzkie, sportowe, bo on sobie nie wyobraża, że można przegrać z zawodnikiem MMA. Ale to wielu pięściarzy sobie nie wyobrażało wielu rzeczy w życiu. Słuchaj, zakulisówka, bo gdzieś takie hasło usłyszałem, kiedy te rozmowy się tu toczyły, że tych dudków więcej oferowało KSW. Nie pytam o szczegóły, ale czy faktycznie, bo Tomek ma walkę w KSW i dwie w Fame w tym 2024 roku, czy faktycznie, tak powiem, w totalu KSW przewyższyło tę ofertę Fame, czy nie? Nie. Oferty są bardzo podobne, na bardzo zbliżonym poziomie. Oczywiście konstrukcja tego kontraktu, nie mogę mówić o detalach, ale jest, powiedziałbym, ta kwota podstawowa plus jakiś procent z tego wszystkiego, co, nazwijmy to, ugra projekt, nie tylko w systemie pay-per-view, ale w wygenerowaniu zysków. Także oferty są porównywalne i tutaj jakby nie była kwestia, czy jest parę złotych w tą stronę, czy w tamtą. Wydaje mi się, że chodziło o to, żeby ci, nie chcę mówić starsi panowie, bo to źle zabrzmi, ale wielcy sportowcy po 40 chcieli po prostu, żeby to się wydarzyło, żeby to się zmaterializowało w pewnym momencie jakby dbanie o ten projekt i w pewnym momencie trwania tych rozmów zacząłem widzieć, że Mamedowi bardzo zależy i Tomkowi bardzo zależy. Jak już zawodnikom zależy, to wtedy łatwiej jest menadżerowi, promotorowi złożyć cały event i całą walkę. 6 rund, limit wagowy, jak dobrze pamiętam, 99 kg, klatka. No ale ja się zastanawiam, bo ty tak lubisz mówić o detalach, to jest taki twój konik, i tak się zastanawiam, czy detalem były na przykład, nie wiem, kwestie związane ze składem sędziowskim. Wiemy, że to ma znaczenie, kto będzie dobierał sędziów i jacy to będą sędziowie, bo to jest, moim zdaniem, może być to kluczowe, czy to będą sędziowie bokserscy, czy sędziowie MMA. Ja nie podejrzewam tutaj nikogo jakąś stronniczość, ale chodzi o punktowanie formuły, bo to naprawdę w boksie, no umówmy się, ma to znaczenie, to jest zawsze, Mateusz, temat. Jest to lekki problem. Wytłumaczę zaraz dlaczego. To znaczy wszystko się zgadza, co powiedziałeś, 99 kg, klatka, duże rękawice, rozmiar 10. My jeszcze zastrzegliśmy w kontrakcie, że to musi być jeden z trzech topowych brandów, żeby nie było rękawic przypadkowych, czyli tam mamy wpisane Granty, Everlasty i Rivale. Każdy zawodnik sobie może wybrać brand, który mu pasuje, bo na przykład dla Tomka Rivale, a z tą firmą miałem też jakby umowę na kilka gal. Jemu te rękawice kompletnie nie pasują, bo są za małe. Ma za duże dłonie i bolą go ręce, kiedy boksuje w Rivalach, więc on, z tego co wiem, to będzie boksował w Grantach, natomiast Mamet w Rivalach. Natomiast skład sędziowski, to jest dobre pytanie. Dlaczego? Ponieważ sędziowie Polskiej Unii Boksu, czyli oficjalnie sędziowie tej instytucji w Polsce, która nadzoruje gale, między innymi moje, ale też wszystkich innych promotorów w Polsce, są częścią IBU. I żeby oni mogli taką walkę sankcjonować, to musiałby być po pierwsze ring, po drugie musiałby Mamet mieć licencję Polskiej Unii Boksu albo jakiejkolwiek innej federacji zrzeszonej w IBU, żeby mógł wystąpić w tym ringu i żeby ci sędziowie mogli podjąć pracę. No nie może dzisiaj na przykład, nie wiem, Leszek Jankowiak, Robert Gortat, Paweł Kardyni przyjechać na walkę do Gliwic, Halidowa z Adamkiem, zasędziować ją sobie, podjąć jakąś decyzję, bo podejrzewam, że mogliby zostać wykluczeni albo ukarani przez Polską Unię Boksu. Z kolei no jest też ten aspekt, o którym mówisz. Ja sam, oglądając te walki na galach głównie freakowych w boksie, czasami mam kompletnie inną optykę od tych kart proponowanych przez sędziów MMA, no bo oni na inne rzeczy zwracają uwagę, więc to jest na pewno też taki języczek uwagi, to jest na pewno ten detal, o którym z Martinem jeszcze będziemy rozmawiać, bo to jest tak, nie jestem kolegą Tomka przez tyle lat, ale też moje całe życie zawodowe w MMA to jest Mamet Khalidow.
I wczoraj z kimś rozmawiając mówiłem, kurczę, ja to albo tej walki nie będę oglądał spod klatki, albo jak będę oglądał, to zrobię wszystko, żeby na 100% kontrolować emocje, bo chciałbym, żeby wygrali obaj, a może tylko jeden. No chyba, że padnie remis po 6 rundach i będzie 3-3. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że chciałbym po prostu, żeby ten werdykt był na wskroś sprawiedliwy. Żeby na samym końcu z fajnej historii, bo pewnie znajdą się tacy w Polsce, którzy będą krytykować i napiszą, powiedzą, że to tylko dziadki dla kasy wychodzą, żeby nabić butelkę kibiców. Natomiast wydaje mi się, że w życiu to chodzi i w sporcie o emocje. Jeśli nie ma tego najwyższego poziomu, nie walczymy o pasy mistrzowskie, to dajmy ludziom emocje. I na pewno ta walka Mameda z Tomkiem, ona ma wielki potencjał, ma wielki ładunek emocjonalny i chciałbym, żeby było sprawiedliwie, bo najgorsze byłoby, gdyby dali goście super pojedynek, a na końcu, żeby sprawę zawalili sędziowie. Już kończąc, wywołałeś ten temat ludzi, którym będzie nie po drodze z tym pojedynkiem. Myślę, że też nie brakowało głosów krytyki po podpisaniu kontraktu z organizacją Fame. Jak ty odpowiesz tym krytykom? Bo takich nie brakuje i w środowisku MMA, i w środowisku bokserskim. Pojawią się głosy, że też KSW to jest MMA, a nie jakieś formuły, powiedzmy, dziwne. No ja jestem świeżo po wywiadzie z Tomkiem, który w niedzielę zrobiłem i do mnie przemówiły jedne słowa. Mówi, słuchaj stary, ja o 9 rano ja mam fajrant, ja tak nie mogę. To jest życie po życiu. Nie wiem, czy ludzie zdają sobie z tego sprawę, z czym się mierzą sportowcy. Jakbyś ty, że tak powiem, odpowiedział tym, którzy krytykują, bo będą i tacy. Ja bym powiedział, że po kilkudziesięciu latach funkcjonowania na przykład polskiego boksu zawodowego, to wydaje mi się, że zabezpieczenie finansowo są Andrzej Gołota, Tomek Adamek, Darek Michalczewski. Parę złotych odłożył Artur Szpilka. Rozsądnie, skromnie żyje Maciek Sulęcki i kilku innych zawodników, ale to już mówimy jakby o finansach na zupełnie innym poziomie. Natomiast wielu ludzi, którzy stracili zdrowie na tym sporcie, po prostu sami potem muszą się podnosić, mając bardzo często rozbite zdrowie i nie mając wykształcenia do wykonywania innej pracy za porównywalne pieniądze. Więc ja odpowiem chyba zdaniem takim, że nikt za nas nie umrze i nikt nam nie będzie mówił, jak mamy żyć. Tomek na pewno tego nie robi dla pieniędzy. Oczywiście jak wychodzi do ringu czy do klatki, ma swoje określone oczekiwania. Natomiast ma kilka domów, które rentuje w Ameryce. Dzieci ma odchowane, wykształcone. Został niedawno dziadkiem. W tej chwili koncentruje się na wychowaniu, jak on to mówi, wnusi. Natomiast oni się nudzą. Oni potrzebują codzienności, treningu, adrenaliny. Nie wiem, być może też od tych świateł się nie potrafią uniezależnić. Bo jest to taki rodzaj uzależnienia adrenaliny, że wychodzisz, że są wokół ciebie ludzie, że cały czas coś się dzieje, że masz kolejną walkę, że gdzieś kolejny kamp, kolejny pojedynek wyznacza twój rytm życia. I nagle to się kończy i ty za bardzo nie wiesz, co masz ze sobą zrobić. Ja myślę, znając go tyle lat, że on nie ma ani predyspozycji charakteru do bycia trenerem, ani nie ma charakteru predyspozycji do bycia menadżerem. No zwykle to jest tak, że też wielkie, takie wybitne jednostki w sporcie, im jest bardzo ciężko jakby zarządzać karierami innych zawodników. Chcą się bawić, ale bawić na poważnie, bo to jest niebezpiecznie, więc wydaje mi się, że i Mamet, i Tomek bardzo poważnie potraktują te przygotowania. My zaczynamy kamp w hotelu Elements w Świeradowie, to jest blisko Szklarskiej Poręby, Karpacza, tam gdzie zawsze Tomek przygotowywał się do walk. No i tak sobie policzymy, no to od 3 stycznia do 20 lutego będzie się tłukł razem z trenerem Gasem Karenem w tej sali treningowej, żeby należycie przygotować się do walki w Gliwicach. Hej przygodo, ja już czuję klimat tych obozów, bo ja byłem jednym z tych, którzy na obozy Tomka w Karkonosze jeździli. Zapytam kolokwialnie na koniec, nikomu nie chce się tutaj przypodobać. Jarasz się tym pojedynkiem? Bo ja się jaram, bo na jego walki, na walki Tomka wstawałem w nocy, kibicowałem mu z wypiekami na twarzy, z gęsią skórką, a karierę Mameda obserwuję z bliska od bardzo dawna i naprawdę widzę i u jednego, i u drugiego taką iskrę w oku. Ja naprawdę chcę to zobaczyć. Ja się jaram, bo ja lubię widowisko, ja lubię rzeczy nieoczywiste, ja lubię rzeczy, w które angażuje się historyczne, legendarne postaci, nawet jeśli są po swoim prime sportowym, więc być może moja opinia jest nieuprawniona, bo jestem tutaj stroną, jestem częścią tej całej operacji, natomiast jestem przekonany, że
tego 24 lutego od rana to wielu ludzi będzie tym pojedynkiem żyć i zastanawiać się, co tam się wydarzy tego 24 lutego w tę zimową sobotę po 23 w klatce Federacji KSW. Tu stawiamy kropkę i jeszcze raz gratuluję tej rozgrywki pokerowej rozegranej. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję.